Cóż, Kamil Durczok jest naprawdę docenianym polskim dziennikarzem. Na przykład dziś, 31 lipca, po wpisaniu hasła Kamil Durczok otrzymujemy: Kamil Durczok prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Kamil Durczok nie jechał tylko z psem, kto siedział na foteliku pasażera. Kamil Durczok w czasie zatrzymania przez policję miał przy sobie broń. Tak. No cóż, trzeba przyznać, że sam Kamil Duczok niewiele miał wpadek w swojej karierze. Nie wkurzaj mnie dobrze. Ale jeśli już miał te dwie, to naprawdę porządne, także myślę, że zostanie jedną z najbardziej memicznych postaci w historii polskiego internetu. Tymczasem przechodzimy do głównego tematu, czyli. Dziesięciu pijanych celebrytów. Oj, tak, temat na czasie. Pandurczok jest niezłą perełką, jeśli chodzi o naszą lokalną kulturę picia. Za granicą bywało nawet ciekawiej, posłuchajcie, co wyrabiały gwiazdy. Kelly Osborne, brytyjska piosenkarka, projektantka mody i aktorka. Nie znacie? Nie dziwię się, to córka z jego Osborna i Sharon Osborne i to z tego jest tak naprawdę znana. W 2015 roku świat obiegły zdjęcia pijanej, nawet nie pijanej, ale narąbanej Kelly. Wracając z ostrej imprezy wraz ze swoim chłopakiem w blasku fleszy, potknęła się i tam ta mamy idealne zdjęcie. Kobieta oskarżyła fotografów o atak, twierdziła, że jeden z nich ją popchnął, mimo wszystko wstyd pozostał. Paris Hilton, amerykańska celebrytka, modelka, aktorka, piosenkarka, czy to ważne, kolejna blondyna bez żadnego talentu, która robi z siebie czasami małpę publicznie i wszyscy się cieszą. W 2006 roku niestety byśmy stracili Paris Hilton, a mówię niestety, ponieważ jej nie straciliśmy. Jak donosi Daily Mirror, Paris Hilton na jednej z imprez postanowiła pijana wskoczyć do basenu, a zrobiła to na tyle pokracznie, że razem z nią wpadła do wody podłączona pod prąd lampa ogrodowa. Do porażenia prądem doszło, ale Hilton przeżyła. Pamiętajcie, diabli złego nie biorą. Kate i William, oczywiście chodzi o Katarzynę, księżną Cambridge. Oraz Wilhelm, księdzia Cambridge. Tak, William naprawdę nazywa się Wilhelm. 11 lat temu Maxowi Butterworthowi udało się złapać przed jednym z nocnych klumbów w Londynie parę książęcą w dość niestabilnym stanie. Dla starszych poddanych królowej brytyjskiej to żadne zaskoczenie. Dla tych młodszych, którzy znają następcę tronu tylko ze oficjalnych zdjęć. Pewna niespodzianka. W sumie nie zrobili nic złego, ale jednak przyszły król powinien nieco się ogarnąć. A co mnie to? Brandy Glamouril. Nie znacie? Spoko. Ja też nie. Jakaś paskuda, którą dla jaj wsadzili do telewizji, stała się sławna. A nie, grała w filmie. Rekinado 4. God bless America. Śmiem się domyślać dlaczego Tarantino nie chce jej zatrudnić w żadnym filmie A może chciał, tylko obiektywy nie wytrzymały Celebrytka była pijana tak bardzo, że nie mogła ustać na nogach Z restauracji wyprowadzał ją nieznajomy Brandy kompletnie nie wiedziała co się dzieje Zataczała się, wywracała i pewnie nie miała pojęcia, że częściej jej kreacji nie leży tak jak powinna Licey Lohan, amerykańska aktorka i wokalistka poprokowa pochodzenia irlandzkiego i włoskiego. Panią powinniście znać. Z tego czasu była z niej naprawdę ładna kobieta, ale cóż. Pod koniec 2006 roku Lohan zdecydowała się na uczestniczenie w spotkaniach anonimowych alkoholików. Według magazynu Vanity Fair cierpi ona również na problemy związane z anoreksją oraz nadużyciem narkotyków, a na pewno z nadużyciem botoksu. 6 lipca 2010 roku Lohan została skazana prawomocnym wyrokiem na 90 dni więzienia za złamanie wcześniejszych postanowień sądów mających ją zmusić do leczenia oraz zakazu prowadzenia pojazdów. Pod Kary Lohan musiała kolejne trzy miesiące spędzić w klinice odwykowej. Pani naprawdę ostro imprezowała, o czym może świadczyć lista jej związków. Przytaczam tylko fragmenty. Oto mały fragmencik listy jej partnerów. Aaron Carter, Colin Farrell, Bruce Willis, James Franco, Jared Leto i Robbie Williams. Albo lubi zmieniać partnerów, albo jest na tyle głupia, że nie da się z nią wytrzymać dłużej niż miesiąc. No cóż... Naomi Campbell, brytyjska modelka, aktorka i piosenkarka. Od czasu rozpoczęcia kariery w wieku 15 lat, stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych i wpływowych modelek lat 80. i 90. XX wieku, oraz została okrzyknięta jedną z sześciu supermodelek swojej generacji. No, zajebiście pierwszy raz o niej słyszę. Zresztą moja znajomość modelek ogranicza się do Kate Moss, o której zresztą też będzie. Jesteś taka moja, more, Naomi Campbell nieźle zabalowała na wyspie Capri. Po operacji sfotografowali pianą do nieprzytomności modelkę, która wytaczała się ze znanego nocnego klubu. Gwiazda bezwładnie wspierała się na ramieniu na no jakże obcego kolesia. Patricia Krensyl nie pytajcie, pierwszy raz widzę. I co najlepsze, sporo artykułów można znaleźć o tym, jak się nawaliła i przewróciła, ale nigdzie nie piszą, kto to do cholery jest. Może to, nie wiem, jakiś eksperyment społeczny, upili kogoś i narobili mu zdjęć i to publikują, no nie wiem. Ponoć to zdjęcie z imprezy urodzinowej Howarda Sterna. Nie wiadomo, kto ją tam zaprosił, wiadomo natomiast, że na widok fotoreporterów zaczęła skakać, ta rzecz po podłodze, no ogólnie szalała. A i jeszcze jedno, ta 70 Dziesięcioletnia kobieta ma czterdzieści cztery lata. Fajny patent. Courtney Love. Amerykańska muzyk, kompozytorka, autorka tekstów i wokalistka, a także aktorka i producentka muzyczna Courtney Love znana jest przede wszystkim jako wokalistka i gitarzystka zespołu rockowego Hole. Krótko była też wokalistką Fate No More. Wdowa po Kercie Cobainie, wokaliście i gitarzyście zespołu Nirvana. Wreszcie ktoś, kto zasłużył na swoją sławę. Get rid of that shirt, you Ogólnie pani prowadzi bardzo rock'n'rollowe życie, ale na uwagę zasługuje impreza Guns N' Roses. Po koncercie grupa zorganizowała specjalne afterparty dla uczczenia swojego występu. Jedną z osób zaproszonych na imprezę była Courtney Love. Pani się upiła na tyle, że ochrona musiała ją wyrzucić z imprezy. Cara Delevingne, brytyjska modelka i aktorka. Ta aktorka, bo zagrała w Legionie Samobójców rolę, w której nie trzeba było zupełnie grać. Dla tych, którzy jeszcze nie ogarniają, to ta cholernie brzydka. Boże, co za twarz. Ja z taką mordą bym się publicznie nie pokazywał. O, i macie odpowiedź, dlaczego nie nagrywam wideo, tylko audio. Ostatnio po paracji przyłapali ją kompletnie pijaną w Londynie. A uwagę zwracał jej mocno poturbowany telefon, który wcześniej wielokrotnie upuściła. Kate Moss. Tak, na całej liście pojawił się tylko jeden mężczyzna. Dlaczego? Nie wiem, bo pijani faceci są śmieszni, albo niebezpieczni, a pijane kobiety są po prostu głupie. Popatrzcie na Cat Vegas. To samo w wykonaniu kobiet byłoby żałosne. Okej, okay. kim jest Kate Moss? Brytyjska modelka i projektantka mody. Nie, no, żartuję, sypiała z Janem Deppem. W czasie trwania tego związku Moss miała problemy z narkotykami, co spowodowało jej długotrwały pobyt w klinice odwykowej. W 2005 roku brytyjski dziennik Daily Mirror ujawnił przypadki zażywania przez Kate Moss kokainy. Spowodowało to zerwanie kontraktów przez największe domy mody, a Moss zyskała miano najbardziej awanturniczej modelki. W historii ostatnich lat, w ogóle co to, w historii ostatnich lat, co to ma znaczyć? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie zajrzyjcie również na kanału Światowa Historia, na którym w miarę regularnie publikuję nowe materiały. W najbliższym czasie mam zamiar dodać film dotyczący dyktatorów, a raczej historii dojścia i władzy oraz porównania w jakich aspektach np. taki Hitler i Stalin działali podobnie, a gdzie się różnili. Koniecznie subskrybujcie kanał Światowa Deszka i zostawcie komentarz. Wpiszcie o czym chcielibyście Kolejny odcinek, a staram się regularnie inspirować Waszymi komentarzami.